DJ Aho. W ósmym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed. Wejdź, Altairze. Dobrze się spisałeś. 3 z 9 nie żyje i dziękuję ci za to. Ale nie myśl, że spoczniesz teraz na laurach. Twoja praca dopiero się zaczyna. Cokolwiek rozkażesz, mistrzu. Król Richard, ośmielony zwycięstwem pod Akką, szykuje się, by ruszyć na południe, na Jerozolimę. Salah ad-Din zapewne wie o tym i zbiera swoich ludzi pod zniszczoną cytadelę Warsów. Czy mam więc zabić ich obu? Zakończyć wojnę, zanim na dobre się rozpocznie? Nie. To sprawi tylko, że ich armia się rozproszą. 10 000 wojowników bez dowódców rozbiegłoby się po Ziemi Świętej w krwawym szale. Nim się spotkają, minie wiele dni. A póki maszerują, nie walczą. Musisz zająć się bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Ludźmi, którzy pod ich nieobecność chcą sprawować władzę. Daj mi ich imiona, a ja dam ci ich krew. Oto one. Abul Nukut, najbogatszy człowiek z Damaszku. Macz Adin, regent Jerozolimy. Wilhelm z Monferratu, suzeren Akki. Jakie są ich zbrodnie? Chciwość. Arogancja, rzeź niewinnych. Musisz udać się do ich miast, posłuchać, co mówią ludzie. Poznasz sekrety ich grzechów. Nie próbuj zwątpić w to, że ci ludzie stoją nam na przeszkodzie w walce o pokój. A więc zginą. Otrzymasz kolejny ze swoich przedmiotów. Weź to. Używaj tego dobrze. Wróć do mnie po śmierci każdego z nich, byśmy mogli lepiej zrozumieć ich zamiary. Jeszcze jedno, Altairze. Uważaj na siebie. Twoja praca z pewnością przyciągnęła uwagę strażników miejskich. Będą teraz bardziej podejrzliwi niż w przeszłości. A więc tak, mamy aż 3 zlecenia. Na każdego miasta jedno zlecenie. Dobra. Idziemy. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? O kurde. Dobra, wychodzimy z tego szkolenia. To mnie nie interesuje. No, musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Dobra. Szybko. Do miasta. O, a tu się od razu przemieścimy. Damaszek. Biuro. Przynajmniej już nie będę tak jeździł. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie wspinaczki. Szkoda tylko czasu potem na przemieszczanie się. Altairze, przyjacielu, witaj, witaj. Czyje życie przychodzisz dziś odebrać? Nazywa się Abul Nukut. Co możesz mi o nim powiedzieć?
Och, król kupców z Damaszku. Najbogatszy człowiek w mieście. Cóż za ekscytujące i niebezpieczne zlecenie. Zazdroszczę ci, Altairze. Cóż, może nie tego, że cię pobili i pozbawili rangi, lecz całej reszty. Och, oprócz tych strasznych rzeczy, jakie o tobie wygadują inni asasyni. Tak, oprócz porażki i nienawiści, tak, poza tym tak bardzo ci zazdroszczę. Nie obchodzi mnie, co myślą czy mówią inni. Jestem tu, by wykonać zlecenie. Zapytam ponownie, co możesz mi powiedzieć o królu kupców? Tylko tyle, że z pewnością jest bardzo złym człowiekiem, skoro Al-Mualim cię do niego wysłał. Trzyma się w swoim gronie, otoczony przepychem szlacheckiej dzielnicy tego miasta. To pracowity człowiek, zawsze coś robi. Jeśli pobędziesz wśród ludzi jego pokroju, dowiesz się o nim wszystkiego, czego ci potrzeba. A gdzie doradziłbyś mi rozpocząć poszukiwania? Na twoim miejscu zacząłbym od meczetu Omajadów i Suku Sarudża. Jedno i drugie leży na zachód stąd. Na północny zachód znajdziesz cytadelę Salahadina. To popularne miejsce spotkań w przeszłości okazało się pewnym źródłem informatorów. Te trzy miejsca powinny ci wystarczyć. Tak jest, idziemy tam tropić. Dziękuję za poradę, Rafiku. Wrócę, gdy zbiorę potrzebne mi informacje. No chodź do góry, szybko. Nie rozumiem, co on próbuje osiągnąć. Aha, czy śledztwa? Idziemy do tego punktu. Ciekawe, co go wystraszyło. Tak, chodź, chodź! Pokażę ci wszystko. Pomocy! Błagam! Gin, złodzieju! Puszczaj! A? Niewierny! Śmierć niewiernemu! O ty gadzie. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Tak jest. Dobry Boże, co tu się stało? Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Nie, nic nie rozumiecie. Ja nic. Co nie ten mam. Człowiek robi? Błagam, panie, wspinam się z głodu. Do góry. Proszę na jedzenie. Tylko parę monet. Proszę tylko. Damy radę tutaj. Cholera, chyba nie. A pierniczo.
O-o. Czy on postradał zmysły? Jak tu się spiąć? Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam! Proszę panie, macie trochę pieniędzy. I czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Kurde. Chodź, spójrz! Nie zawiedziesz się! Cóż za brak odpowiedzialności! Jak tam w leś? A myślałem, że to ja ślepę. Proszę, uważaj bardziej! Błagam was! Błagam tylko o parę monet! Błagam, panie, błagam, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Pomocy, niech mi ktoś pomoże! Myślimy pomocy, na... błagam, pomocy! Astro do halej! Może nie będę czasem! Dobra, walka. Byli Jeremi Jackson. Nie skończycie to. Stracę! Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! O, co się stało? O! To za inne ciężkie czasy. Kto to zrobił? Co tu się stało? Aha, czyli nie tędy iść. Znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych. A my jest ta wieża.
Dobra. Dobra, do góry i punkt. Aha. Dobra. Idziemy w tym kierunku. Pomocy, błagam pomocy! Na razie kiedy. Zapłacisz za to głową! Szaleństwo! Niech ktoś powstrzyma! Nie zapłacisz za to głową! Trzymajcie go! Belki farkı da değilsin ama hali hazırda kaybettin. Nie wygrasz! Nie możesz poradzić z mistrzami! Strażę! To strata mojego czasu. Straci życie. Ktoś zostanie ranny. Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Trzymajcie go, zanim znów kogoś zabiję! Dobra. Jedziemy dalej. Może uniknąłby tego, gdyby patrzył, kurde, biegnie. Sorun czy gaty, ma jakiś powód? Najlepsze towary w kraju. Co za dziwny człowiek. Dobra. Idziemy do góry.
Okej. Kurde, nie. O Boże. Skorzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać się do... Znajdziesz tu wszystko, przyjacielu. Ho, ho, ho. Co to tu jest? Próba zabójstwa dla informatora. Aha. Wszystko. Tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Słuchajcie, obywatele! Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje! Proszę, nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Przestań, proszę! No? Jezus fałszywego Boga! A, tu jest. Altairze, przyjacielu, bracie, minęło tyle czasu. Słyszałeś coś nowego o Adze, od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedyś ją odnajdziesz. Słyszałem, że Abul Nukut ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc, lecz czeka na mnie zadanie. Mam 4 cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów? 2 dla ciebie, 2 dla mnie. To osobiści strażnicy Abula Nukuda. Szybko ich dostrzeżesz. A pewnie. Gdzie oni są? Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę monet, proszę! Chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi! Musimy mu się przeciwstawić i odetrzeć go! Czy nikt mi nie pomoże? Wierzę z chwałszywego Boga! Generaciki. Wierzę z chwałszywego Boga! To jest rabina. Nie masz po co tu stać, starcze! Błagam, nie rób mi krzywdy! Wierzę z chwałszywego Boga! Nie masz po co tu stać, starcze! Kurwa, tam po środku. My jesteśmy prawdziwymi dziećmi bożymi! Błagam, nie rób mi krzywdy! Jesteś mądry i dlatego przychodzisz do mnie. Błagam was! Błagam tylko o parę monet! Nie zrobiłem nic złego! Za co? Ciekawe, to naprawdę bolało! Nie jest już tam. Kim wojny mi wierzy? Co to za głup? Pomocy! Nie chcę mnie zabić! Nie! O Boże! Nie! Nie! Nie zrobisz tego! Nie możesz po prostu kogoś zabić! Straże! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Niech Bóg nas ma w ogóle. Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna. Najlepsze towary w kraju. Krucjatą winie czego? Ignorancji, przemocy, szaleństwa. Po tym na pewno zostaną ślady. Znajdziesz tu wszystko, przyjacielu. Dobra. Nie, proszę, wszystko. Nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. Tylko parę monet, proszę, tylko parę miedziaków.
Jak to zrobić? Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Mam wiele rzeczy, zbyt wiele. Błagam panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Może to cię zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo, dużo. Tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Ten człowiek właśnie kogoś zabił. Zło walki? To nie skończy się dobrze. Gdzie ta podkaże? On mnie atakuje! Nie trzymaj się za to! Ukażę cię za swe uczynki! Wracaj tu! Jak to zrobić, żeby nikt tego nie widział? Ukażę cię za swe uczynki, przyjaciele! No ja chorobu ula, panie kończę cud! Na chady ta! Za hałoni! Poddaj się! Nie masz dokąd uciec! Hetma! To ma na ja! Ma! Kurde! Nie mi dzieci! Nie idzie tego! Niech Bóg się zlituje nad twoją duszą! O nie. Ups. No. O Boże. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Dobra, ostatni los. Ty tam! Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz, co sprzedaje! Czy nie masz już dość kupców, którzy błagam nigdy nie mają was. Nic przydatnego? Błagam was! Błagam! Tylko o parę monet! Nie? Chodźcie, ludzie! Cóż, mam dużo, chodźcie, dużo więcej rzeczy! Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę monet, proszę! Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna. Przychodzisz we właściwe miejsce, nie ma lepszego kupca ode mnie. Tam jest, proszę tam panie, jest, tam macie jest. Trochę pieniędzy? Nikt nie może mnie widzieć. Mam czas. Jestem do twych usług. Geber kafir! Gel buraya! Czym ortaya ve dövüş! Nie ma chyba powodu do takiego zachowania! İşte kaçıyor! Gel buraya! Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te partnerze urzędzi! Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny... Kurde mole! Co ja zrobiłem źle? Przestań, proszę!
To boli! Myślisz, że twój Bóg przejmuje się tym, co będzie? Błagam! Nie zrobiłem nic złego! Za co? Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Bóg jest odwagę, z nami! Stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji! Błagam! Nie zrobiłem nic złego! Futaraha! El Buraya! El Buraya! Musimy mu się... Ja, chodź tu, na plac, boju. Czekam. My jesteśmy w tej chwili. Czy nikt mi nie pomoże? I przeklęta jego armia niewiernych. Występuje przeciw O Boże! Jak ktoś może się spodziewać, że mnie pokona? El Buraya! Niedobrze. Musimy walczyć z nimi. Ale to ma już teraz wszystkich wykończę to. Dogonicie! Będzie łatwiej. El Buraya! Beni gözüm kapalı bile Beni gözüm kapalı bile yenerim. Naprawdę się rozpocznie! To nasze miasto! Zawsze nim było! I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia! Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Najlepsze towary w kraju! Nigdzie nie ma lepszych cen! Ławka. To nie ma sensu. Tu go nigdy nie znajdę. Dobra. Mam wiele rzeczy, wiele pomocy! Błagam pomocy! Ty tego chcesz? A ja to mam! Błagam, panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Podejdź! Nie rozumiecie, ja nic nie mam! Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje! Są niezrównane! Tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Dobra. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie czynki. Jak wszystkich strażników załatwiłem, no to szło. Błagam tylko o parę monet! Mam wiele rzeczy, wiele. Czy to nie wspaniałe? Tak jak w Alep, pamiętasz? Oto co znalazłem przy jednym z ludzi króla kupców. To chyba plan rozmieszczenia straży. Z pewnością przyda ci się w twej misji. Zajrzyj do mnie, kiedy tylko zawitasz do Damaszku. Wiesz, że moje drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Pokój z tobą, przyjacielu. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę.
Proszę, panie, najlepsze towary w kraju. Aha. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Następnym skończymy już śledztwo. Chyba śledztwo gdzieś tutaj powinno to być. To jest na 3, 4, 5. No nie, wszystko zrobię. Co się da, to się zrobi. Dobra, to na